Witajcie moi mili, w tym odcinku, jak widzicie zapewne już lotnisko, zajmiemy się trochę modernizacją infrastruktury podstawowej, takiej właśnie jak transport. Znowu dorobimy kilka dużych przebudów na naszej strefie górniczej oraz przede wszystkim pchniemy do przodu znowu tereny mieszkalne, komercyjne i trochę przeanalizujemy całe tabelki, jeżeli chodzi o dochody, przychody i cały ten mastersztyk. Dobra, zapraszam. Hejka, witajcie moi mili z tej strony Roshi, bo jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Cities Skylines. No i tak, jak ostatnio pamiętacie, troszkę pozmienialiśmy. Doszedł nam port turystyczny. Bardzo dużo samochodów. Dobrze, widzę potencjał na dostawienie tej linii metra. Zdecydowanie. Tyle, że... Tyle, że trzeba zrobić to tak z głową trochę. Dobrze, i teraz tak, żeby to się ładnie połączyło. Ja widzę, że ładnie się nie połączy, trudno. No to teraz tak, tu teraz puszczę cię najbardziej optymalną drogą i tu, i jak będziesz wracał, to będziesz szedł tędy i tu. Okej, i to jest teraz linia 20, czyli to jest centrum, port. Okej. No i tak. Nie, ja bym chciał sobie wziąć, czekajcie, tak, o. Transport, tak? No i oczywiście nie wiem, weźmy sobie taksówki. Ale... Transport. Wyświetl szczegóły. Dobrze. Ile tu będzie osób do poboru, powiedzmy? To trochę dużo. Mimo wszystko. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Cztery pociągi powinny obskoczyć tą linię. Dobrze, 400 razy na tej linii. Super. Dobrze, dobrze. A tutaj za to ta linia autobusowa. Ona ma 15 autobusów, ale ona jeździ głównie przepełniona. I teraz tak. I teraz na tym przystanku w ogóle robi nam się chlor, bo mamy tu 300 osób około. No już 250, ale to i tak jest... I te osoby rozładowują się dopiero dwa przystanki dalej. A te autobusy i tak tu wjeżdżają pełne, więc zwiększmy tu liczbę do... 20 autobusów. Do 20 pojazdów. Długość linii ogólnie to 12 km, więc to jest... To powinno być okej. Zacznij, tutaj ciągle liczba się zwiększa, a tu... no nie, to nie jest ten przystanek, lol. To jest przystanek tutaj startowy i na startówce mamy... A, bo na startówce mamy tu 80 osób. O, tutaj teraz ruszyło 5 autobusów pod rząd, okej, one się tutaj ustabilizują, ale i tak jak dojadą tu, to już będą pełne. No dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest ten cudowny przystanek. One już tutaj są w trasie. Tutaj jeszcze te poprzednie autobusy pozgarniają. Ej, zgubiłem teraz ten przepełniony przystanek. Zgubiłem go. To chyba był ten?
Nie, tu jest 25 osób. Czyli faktycznie 15 autobusów starczy. Bo teraz wszystko poszło na tą linię. No, i tu na metrze stoi 600 osób. Czyli trzy pojazdy lekką, trzy tabony, tabory lekką ręką można dołożyć. Dobrze. Tylko teraz tak. Moment. To jest coś takiego. Tak, a to... Aha, no tak, bo teraz te trzy wjechały tu naraz. O, w dupę. Zrobił się korek, nie? Teraz tu się zrobił taki chory zator. Że praktycznie to, co tu jest, to stoi. A dlaczego to stoi? To było pierwsze pytanie. Dlaczego to tu stało? Szczegóły linii. Czeka na pasażerów w trasie. Okej, tu mamy ile? 600 osób do zabrania. To jest w ogóle... I on jeździ w zasadzie cały czas obładowany. Ale zaoszczędzenie przejazdu samochodem 80%, nie? W tym momencie to jest to, nie? I to jest to, na co ja liczę. Ogólnie tak czy owak powinno powstać lotnisko w tym mieście, w końcu. Tylko, żeby lotnisko powstało. Faktycznie przydałoby się tu trochę miejsca. Tak jak na przykład tutaj, nie? Byśmy dali. A to mogłoby być złe miejsce. Nie wiem, lotnisko mogłoby powstać tutaj gdzieś, w tym części miasta. Czekajcie, a czy taki port? A, być umieszczony przy drodze, okej. Tak w sumie też myślę, że stawianie portu lotniczego bardziej w centrum nie ma sensu. No. Okej, powstał tutaj wielki port lotniczy w tej chwili. No i teraz jakby go tutaj piąć w to wszystko. Na pewno... Znaczy, powiem wam tak. Mam dziwne wrażenie, że to by nie miało sensu, jeżeli chodzi o racjonalny punkt, nie? Naprawdę, jeżeli chodzi o racjonalny punkt programu. Dobrze, teraz tak. Zrobimy to w ten sposób, bo inaczej się nie da. I... To że w ogóle będzie abominacja, nie? Zróbmy to tak, żeby to chociaż, jeżeli to nie jest, to chociaż wygląda
że to jest zrobione dobrze. No, okej, okay. Teraz dostaniesz wodę? Dostał wodę. To teraz tak. Kolejna rzecz, droga. Dobrze, tu jest tak. Okej, okay. Czyli tak, lotnisko w zasadzie jest. Teraz kolejna rzecz, która tu się przyda. Linia metra. Oczywiście busport, który musi być podpięty tylko i wyłącznie do tego, więc mamy, tak, lotnisko. Czyli centrum, lotnisko. I oczywiście kolejna czerwona jak ogień linia. Dobrze, teraz tak, tu jest woda. Super, teraz tak, linię metra. I właśnie, którędy by można było ją tutaj popchnąć? Fajnie byłoby zrobić to tędy. Zrobić tak. Nie. Nie, 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 zrobimy to trochę inaczej. Tak. Tak, i zrobimy to w ten sposób, że on będzie szedł tutaj. Na tę stację. A z tej stacji będzie szedł tu. 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 I tu. Okej. Super. Centrum. Lotnisko. Okej, centrum lotnisko, a czy ja zmieniłem centrum port? Nie, też nie zmieniłem koloru. Dobrze, centrum port i centrum lotnisko. To są dwie linie, które będą miały bardzo dużo tutaj, tak powiem, do gadania. I zobaczymy, czy uda się to połączyć jakoś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo wydaje mi się, że tutaj, między tą strefą a tą, będziemy zrobimy na przykład kontakt tylko kolejowy. Przykładowo. Tak, i tyle. I zrobimy tu po prostu stację kolejową, która tu będzie przywoziła pracowników. I możemy tu, o, zrobimy coś takiego. O. No. No i super. I z tego tu zrobimy potem po prostu całą resztę. Całą resztę tego. Że tak powiem, za... No, come on. Całą resztę za zakładów tutaj. Czy tu będzie dojazd tylko i wyłącznie za pomocą określonych linii przewozowych. Tak. Czyli przykładowo, no bo tak jak na przykład mamy tutaj transport, to mamy połączenie tu, tu i będzie jedna stacja, która będzie łączyła tutaj się. Nie, i to będzie miało, i to będzie prawdopodobnie super petarda wtedy, nie? To będzie działało lepiej niż będzie w ogóle zamysł na to.
Plus dostawimy tu jeszcze oczywiście naprzeciwko stację metra, która będzie uderzać tu bezpośrednio. I ona będzie tylko na zasadzie, o, przejazdu stąd dotąd. Tutaj w sumie już możemy zrobić strefę. Skwer Ursynów, przepisy. Jakie tu są już przepisy? Nie wiem, no ale okej. Darmowy transport. Ogrzewanie elektrycznością. Super. Handel wydobywczy. No i dobrze, to będzie tak. I teraz, jak już w sumie to będziemy mieli podstawę na wszystko zrobioną, to to będzie Centrum Górnictwo. I to będzie na żółtą. No, super. I to będą tam, nie wiem, z trzy... O Jezus Maria. I to będą z trzy dwa nawet pociągi może maksymalnie. Ogólnie tutaj to poprawmy, żeby to wyglądało chociaż trochę bardziej sensownie. O Jezu. No. Super. Teraz tak, tutaj... O. To oczywiście nie ma być nic. Tu będzie miało być tylko, jeżeli już, to autobus. O, chyba są kibice. Nie. Ale takie czerwone koszulki. A, bo właśnie, niedługo przecież będzie mecz, nie? Będą nasi mecz grali. Następny mecz 27.09. Mamy 16 już. O Boże, zakład pogrzebowy kogoś niesie. Jak widać, chłopaki też nie próżnują. No, ale zobaczcie, niedługo, w sumie to jest teraz, moment minie, będziemy mogli sobie obejrzeć mecz, zobaczyć jak to wyjdzie. Pamiętacie, nie? Złotą zasadę, im więcej osób na stadionach, tym większe szanse na wygranie naszej drużyny. Nie wiem, co to ma do rzeczy ogólnie. Teraz tak, 25, 6 i 7. No i dobrze, 28. Jezus Maria, jak czerwono. Okej, zobaczmy, czy wygrają. Jest czerwono na tych trybunach. Ogólnie chyba większość czasu na naszej połowie. Nie wiem, to był gol czy nie? Nie, tam chyba była barierka teraz. Jestem ciekaw, czy nasza kadra da radę. Nie no, dużo strzałów oddajemy. To głównie właśnie do bramkarza one lecą. Jest zapęczony chyba. Teraz dół, dół, dół i bramkarz, nie? No. Może się chłopaki stresują, jak na nich patrzymy. No, a teraz będą lepiej widzieć. Dobrze.
No dobra, oni cały czas grają to samo. Zobaczymy, czy wygramy tym razem. O, niedługo będziemy mogli rakietę wystrzelić w kosmos. Kolejną. Nie no, ja tam myślę, że wygramy, nie? Nasza drużyna są kozaki. Goście 700 na 750 miejsc, prawie wszystkie bilety sprzedane. I znowu mamy hajs w dół i mieszkańców w dół. No dobrze, czyli coś się gdzieś dzieje. Czekajcie, co jest nie tak? Elektryczność, woda, to jest. Odprowadzanie, uzdatnianie śmieci, jest. Nie wiem, co jest nie tak. Aha, tutaj nie mamy. I tu może być problem, faktycznie. Dobra, damy tutaj. Damy tutaj zakład oczyszczania. W sumie to jest ekologiczny, to też tam nie przesadzajcie, nie? Dobra, jak mecz wygrany? No jasne, że wygrany, no kurde, żebyśmy my mieli przegrać, to naprawdę, nie? Dobrze, trzeba faktycznie porobić tej strefy... tej jakże cudownej strefy, że tak powiem, ekonomicznej naszej. Co za wspaniałe miasto! Ono jeszcze nie umarło. Spokojnie. Także dobrze, tutaj troszkę trzeba się rozbudować w tą stronę. No. No. No, że myku. Tak, to powinna być ogólnie droga zrobiona w ten sposób. Dobra, zróbmy to tak. A tą ulicę. A, bo nawet jej nie szło zrobić tak. Dobra, trudno. Like some people like to say shit happen. Okay, zróbmy tutaj troszkę więcej handlu. Żeby nie było. No dobrze, teraz tak. Co tu trzeba jeszcze dorzucić? O, o. Tutaj coś się zrypało przez ten park, tak czuję, ale... jakby co, nie mówię tego głośno, nie? No, coś tu się zrypało. Trudno będzie trzeba to ogarnąć potem. A nie, zobaczcie, no tu jest okej na przykład wszystko. Nie wiem, dodajmy sobie tam drogę, bo w sumie ta droga i tak nic nie zmienia. Teraz tak, oczy... No. Dobrze. Nie, nie jest to oczywiście zrobione to na wprost, tak jakbym chciał. Teraz się poirytuję. Dziękuję, teraz jest okej. Dobra. No, ale trudno, nie? Jak to mówią czasami, raz na wozie, raz pod wozem. A chociaż może nie tyle. Nie tyle, bo potem się coś zesra jeszcze i będzie okej. Teraz tak będzie dobrze. No, tu możemy dać sklepy, bo czemu by nie? Niech sobie tam... Niech sobie tam marketing kwitnie. To jest basen, dobra, już myślałem, że strefa. Teraz tak, co my tu mamy, jak to dalej wygląda? Jak tutaj dalej to wygląda? To jest dalej zapchane to wszystko. Kurde. Mi się wydaje, że tu dałem za dużo przystanków, nie? No, bo dostawimy w ogóle dwa te więcej, tabory. Aha, no tak, bo ten chce tu wjechać. Na tą stację. Jak on chce wjechać na tą stację, to on tu się zarąbi jak koń na światłach.
To jest w ogóle głupota, że one nie mogą jakby na jednej linii stawać, nie? Dobra, czekajcie, muszę to wyczyścić. Gdzie to jest? I ja ten przystanek stąd usunę. No dobrze, ja wiem, że to jest przystanek. To ja chciał usunąć ten. Ja chciał usunąć ten konkretny jeden przystanek. Nie wiem jak, Boże. Czekajcie, może ja muszę mieć odpalone to durne menu. Wiecie, czy to można tak zrobić, czy nie można? Żeby oni się tam nie flipowali na przykład. Można. To czemu ja wcześniej to miałem tak jakoś dziko poustawione? Okej, to popatrzmy, gdzie to się jeszcze wszystko zapierdziela jakoś, nie? To wszystko idzie na dwa pasy. Już to jest w ogóle też chaos. O. No proszę, czyli to jednak można tak zrobić. Jezu, a czemu ja cały czas uznawałem, że to... tego nie można tak zrobić. Fuck my life, I am dumb fuck. No naprawdę, no proszę was. Jezu, jak to ułatwi... są komunikacje. Nie. Już nie mówiąc kurde o tym po prostu, że to... Że to wyniszczało tutaj ze względu na to durne ustawienie. Okej, to była linia kończąca. No dobra, no też jestem gotów zrozumieć. Dobry Boże. Nie, no teraz to ja powinienem naprawdę dostać order z kartofla, nie? No i to jest też linia kończąca. Dobra, to jest to wszystko tam. Tutaj też jest linia kończąca. Tu się nic nie przecina. Tu tylko się przecina, bo to są te linie kończące. Dobry Boże. Jak niektóry... I też w takim neuralgicznym miejscu, gdzie naprawdę to robiło różnicę ogromną. Był taki klip, taki gniot postawiony, nie?
Tak jak drogi, wszystko i inne zawsze się na kurde musi ustawiać. Kurczę, rzeczy takie niektóre podstawowe, które teoretycznie powinny się tak ustawić, nie chcą. Dobrze. Jaki klin. Jak wyglądam z bezrobociem? 4% zatrudnieni i dostępne jest mała różnica już, więc to chyba w dobrą stronę idzie. Chociaż wątpię, patrząc po tym, ile tu jest miejsca. No to nie powinno na pewno tak wyglądać. Są po prostu puste płaty, nie? Trudno. Okej, tutaj. Klik, klik, klik. No. Coś sobie zrobimy, żeby dookoła tego był handel jednak. Bo potrzebuję tego miejsca na handel, niestety. Teraz tak jak wyglądamy z miastem, z terenem na miasto. No, z terenem na ludzi jest po prostu teraz bida. Cyk. Gdzie jest moja cudowna sześciopasmówka? I tutaj, no to wrzućmy tutaj wysoką mieszkalną. Będzie wszystko jasne, wyjaśnione. Samochody, ruch. Ruch publiczny ciągle dobrze. No bo się gera się odbija teraz na tym, że tam jest usunięte. Tu jest to, sroje, dam to, rondo, donto. O właśnie, tutaj tak, usługi tu są potrzebne. Na pewno będzie potrzebne tu to. Na pewno będzie potrzebny szpital. I na pewno będzie potrzebna tu woda. No. Ale okej, to wszystko. Całość będzie potrzebowała wody, a nie tylko. A nie tylko usługa. No tak, i w sumie oni tu zaczynają się powoli odgradzać syfem. Dlatego będzie trzeba też im tutaj w jakimś stopniu, powiedzmy, udostępnić to. Żeby można było też tutaj podbierać. No i tak, odprowadzenie śmieci. Pollution. Dobrze, to powinno być teraz git. No. Pyk, pyk. Dziękuję. No, super. I teraz tak. Faktycznie rzecz biorąc, to my już to możemy całe zrobić. Bo tu i tak musi iść całe. No dobra, może poza tą częścią. No i jedyny sposób, jaki będzie, żeby się tu dostać, to będzie transportem publicznym. Czytaj metro i kolej. Także, żeby to zrobić, to trzeba zrobić też linię tutaj, kolejową, przystanek. Zróbmy tak. Tu. 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 Okej, okay, i to jest... Jak się nazywają te dwie te?
Red Łowo Sławinek Górnictwo. Red Łowo Sławinek Górnictwo, linia żółta. No tak faktycznie. Wydaje mi się, że tutaj fajnie by wyglądało, jakby to było tak połączone. Ale dobra, już nie kombinuj może za dużo. Albo... Dobra, duszy graj tam, nie kombinuj. Adam, jest dobrze tak jak jest. Okej, okay, teraz tylko tak, pytanie. Kiedy i w jakiej ilości zaczną tutaj powstawać budynki? To jest po prostu rzecz, która mnie najbardziej będzie interesować. Tutaj powstało trochę dużo już tej wysokiej zabudowy. I na pewno to się odbije tutaj na tym wszystkim, co jest dookoła. I niestety tutaj brak wystarczającej ilości kupujących. O, powoli mi zaczyna zabijać tą część. Wymieńmy tu strefę. Tu strefę. Tu strefę. Tu. Okej, okay. Teraz tak, mieszkańców w pierwszej chwili spadnie, ale po chwili powinno dostrzelić, nie? No oczywiście, jeżeli chodzi o handel, to tutaj to wszystko naokoło się jakoś unormuje. Jeżeli chodzi o potrzeby prądu, to też. Ale faktycznie będzie trzeba zrobić kolejną strefę mieszkalną. Czy powiem, że myślę, że jak najdłużej dam radę jechać właśnie na tej niskiej zabudowie mieszkalnej. Niestety wygląda na to, że niezbyt. O. Zobaczymy, jak to pójdzie po prostu. Jak to pójdzie i jakim tempem to pójdzie, bo prawda jest też taka, że nie robi mi teraz problemu samo to, że się miasto rozwija, tylko że ono się rozwija w taki trochę, trochę niekontrolowany w ten sposób, w tym momencie sposób, bo nie mam zbytnio, że tak powiem, wpisu, wglądu w to, jakby tutaj, nie wiem, przykładowo, że chcę mieć więcej na przykład teraz tego czy tego, nie mogę sobie zażyczyć tego. Nie mogę sobie tego zakrzyknąć, bo mi tego gra nie da. Zróbmy cztery takie. Dwa place takie. I dwa takie. I teraz tak, strefa zapewne tu jest, no właśnie. Za mała, no ale okej. Okay. Spoko, co sobie powiększymy, to nie ma problemu. Tylko tutaj też, o. By nie było potem. Tutaj ktoś się zbudował? Coś się zbudowało? Jezus Mary, coś tu się zbudowało. Iron Forge LTD. No aż mi się wierzyć nie chce. Spoko. Jak wygląda w ogóle edukacja u nas? No dużo lepiej już. Widać, że faktycznie edukujemy tych ludzi. I tylko tak, mamy kasę w dół. Nie wiem czemu. Podatki. Dochód. Mamy ile? 2000 więcej niby. Niby mieć. A nie, dobra, tu mamy liczony łączny. Dobra, to może być faktycznie troszkę nie w tego.
Wydatki, zyski minus 5 tysięcy. No w ogóle sam transport publiczny, nie? Bierze nam 40 tysięcy prawie. O kurczę. To są magiczne rzeczy, nie? Są magiczne cwerki. Okej, najwięcej ten klaster IT i tak nam generuje hajsu. Biura to tam sobie generują, bo generują. Jeżeli chodzi o produkty ekologiczne, dużo kasy nam daje faktycznie. To mi się podoba. Wysokie zagęszczenie w większości już jest na piątym budynku, na piątym poziomie, nie? Więc to też. 70% dochodów pochodzi ze stref mieszkalnych. 28. Czyli jedyne co, to byśmy mogli jeszcze spróbować tutaj w komercję. I komercja mogłaby nas spróbować pociągnąć do góry. Odrobinę. Teraz to powiem wam, że się boję nawet o ten 1% na przykład zmniejszyć im tego. O 1% zmniejszać im... zmniejszać im podatki. Bo to się może dziwnie skończyć. Zróbmy tutaj tak. No tu widzę się jakieś problemy z tym robią. Nie rozumiem w ogóle dlaczego, nie? Przecież tu jest zaraz obok. A, w sumie jak tak. O, sobie postawmy tutaj takie to. O. Centrum botaniczne, no. Czemu nie? Ktoś przyjedzie z turystów, chce obejrzeć coś fajnego, ma centrum botaniczne od razu przy lotnicy. Botanika to rośliny, więc nie będzie mi nikt mówił, że małpki będą albo jakieś inne zwierzątka niepocieszone, bo to nie zoo. O, super. Pięk. Pięk. I wszystko przechodzi w zmiany, nie? No dobrze. Tak to jest, jak nie rozwijasz kurna stref tak jak trzeba. Dobrze, to jest, tu jest, to jest wszystko ostrefowane. Dobry Boże, tu pracują ludzie. Mining Solution. Wiecie co by tu się przydało? Żeby to wszystko w sumie funkcjonowało jeszcze w miarę spoko. Kapsy. 2 plus stacja. Bez kitu, nie? O, zrobimy tak. Ogólnie fajne jest też to, że tutaj ludzie po prostu wchodzą, żeby sobie ułatwić roboty chyba. Tutaj, poczekajcie. No tak, bo ludzie stąd przesiadają się w tą linię metra i w moment, na momencie oni są tutaj, nie? To też jest to, mimo wszystko, nie? No tutaj damy ludziom dostęp do taksówek, żeby to jakoś też działało. Więc powinno to w miarę tu ruszyć. Się nawet głupio zastanawiam, czy może by dać tu komercję? Nie, tu się nie przyda komercja. No okej, ale tutaj to kilka... W sumie nawet zrobimy tak. Żeby tu nie zabierać strefy, bo... Pamiętajmy o tym, że strefa tutaj nam się wlicza do wydobycia jeszcze, ta reszta już nie. Dlatego w sumie... Możemy też to zrobić tak. Bo zewnętrzny łuk jest nieliczony. A wewnętrzny już jest. Dlatego zrobimy to tak. I tu sobie, o, od razu damy też dodatkowe miejsca. No i super, i tak to może wyglądać, nie? No i teraz jak oni będą chcieli, to stąd taksówki podjadą. Tu mamy
Nie wiem, na ile stanowisk to jest. Taksówek w kolejce 5. 5 może być taksówek w kolejce, tu jest tych budek 7. Więc 35 taksówek może tutaj funkcjonować. Taksówek w użyciu 0. Super. Czyli tam się nic nie dzieje z tym. No ale okej, okay, już tam się nie ten. Skweriatki, przepisy, usługi, nacisk na edukację. Co to jest za przepis? Bezpieczeństwo rozrywek. A, bezpieczeństwo rozgrywek, przepraszam. No i wsparcie dla młodzieży, no tak. No w sumie tak, no bo to jest coś, co robimy jako finansowane główne, nie? Szczerze. Gościu ma tym pasem schodzić do lądowania. To nie powinno być wysoki. Broń Boże, to nie powinno być wysokie zabudowy. Jak oni by pieprzyli, to byśmy mieli ten 11 września. Jak to jest nie tak z wywozem odpadów? No wywóz odpadów trzyma się dobrze. Macie 2 punkty tu, czy 3 nawet, chyba 4 nawet tam są. Tu mamy 2, tu mamy w PIP. Tu macie 2 punkty. Aha, bo tutaj płaczecie. No dobrze, dobrze. Już, proszę. Skończy się skamlenioty. Nie, kurde, tu nie mogłem. Tu nie mogłem przecież, bo to jest ten. No tam jest przecież pobór wody i to się może spizgać wszystko. Dobra, w duszy graj, usuniemy to. Tak. No. Nie, bo jakby to mi generowało zanieczyszczenie, to później może być, że woda w ogóle i ludzie by chorowali i byłaby dupa. Już kiedyś tak miałem przecież, że jedna seria tak poszła w ogóle z Cities, bo właśnie mieliśmy dużo zachorowań odnośnie wody, bo coś mi się w pewnym momencie spieprzyło i zaczęły pompy zasysać brudną wodę. Przez to umarliśmy. No, 3 wygrane pod rząd, no proszę was. Nowa wieś wielka wymiata, nie? Mamy najlepszą drużynę, nie? Mamy najlepszą drużynę, jaką możemy mieć. A wiecie co, zmienimy nazwę drużyny. Czy możemy... Nie możemy zmienić. Nie możemy, serio nie możemy zmienić. Szkoda, chciałem dać dzikie bobry. Trudno. Burmistrzu, nie kupuję tego, czy w ogóle bierze pod uwagę wpływ górnictwa na to środowisko, jako szpeć nasze piękne miasto. Aż tak kopalni złota. No dlatego to jest Zenek tak daleko, wiesz, tutaj. A nie, nie masz tego w domu, nie? Nie dałem wam kopalni tam, gdzie mogłem. Ja wiem, że to jest fakt taki, no wiecie, tu sobie ropę ciągniemy, tak, tu sobie ciągniemy ten, grudki złota i tego, no ale kurde, w centrum miasta macie piękne lasy, które są pod tartaki. Macie piękne pola uprawne. No kurczę. Ja was proszę. W ogóle nie wiem, po co są zaopatrzone w czujniki dymu. Ale jak teraz się zastanawiam. O, no ale tu na przykład powinno być tak. Super. A ci mają zaopatrzenie? No dobra, ci akurat mogą mieć, bo to jest olej, nie? Ale... Nie ma, jeszcze raz, nie ma po prostu nic. Eksport. Eksportują tylko te 3 punkty. Tutaj... Jakiś jest eksport, to jest minimum eksportu. Produkty przemysłu naftowego, nie? Towary, no bo towary tylko eksportujemy. Czekajcie, właśnie, chciałem zobaczyć tutaj. Zobaczcie, on schodzi tak, że on przelatuje nawet przez budynki. Mówię, 11 września, no. Idź pan wyluj. Dobra, trudno. Najlepsze jest to, że ci nie będą mieli w sumie jak eksportować, dopóki mnie zostawię tutaj hubu towarowego. I to jest fakt. Także tutaj trzeba szybko dostawić hub towarowy. No, pięknie.
No i tu mamy hub zwykły, a tu mamy towarówkę zaraz dalej. No i pięknie, i tak to powinno wyglądać, nie? Jakieś tu pojedyncze zakłady powstają co jakiś czas. W ogóle to ma 25 miejsc pracy. Pięknie. Tylko żeby teraz ludzie chcieli. Niestety, jeżeli chodzi o ludzi, to stoimy w miejscu, bo więcej ludzi nam umiera niż się rodzi. O, ale młodych dorosłych mamy 20%, nie? Populacja ogólnie nam bangla na tych 86 tysiącach. No, tutaj ten klaster IT najwięcej nam daje. Wartości gruntów są wysokie, niech się wszyscy ode mnie odpieprzą z tym tematem. No, tutaj jakiś park damy, tu. 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 Tutaj jakiś park, jeden damy, drugi, piąty. Żeby później, wiecie, nie było, że nie dbam, nie, o miasto. No. Co? Zadowolenie się podniosło? Ceny gruntów poszły w górę? No. Super. Ile mamy? 17 tysięcy na plus, a 200 mieszkańców więcej w tej momencie. No i dobrze. I dobrze, mi się to podoba. Ja najwięcej mimo wszystko i tak idzie tu nas tym na ropie. I poza tym, że ropa idzie, no to w sumie jest naprawdę ciężko. Bo importujemy. Właśnie, czekajcie, tak, wyłączmy wszystkie menu. O. Importujemy dokąd najwięcej? Produkty przemysłu rolniczego tutaj. Tutaj, tutaj. Bo nie mamy własnych, nie? Ale tylko dlatego właśnie. Przemysł górniczy importujemy, bo też, bo nie mamy własnego. Też tak powiem wam szczerze, że przydałoby się to połączyć z drogą. No, przydałoby się to połączyć tutaj. Tak, kot, słyszę cię. No jeszcze kawałek musimy wypieprzyć drogi. Ja, bo kotu powiem wam, wyczyściłem michy. I nie dajmy żyć, bo sobie się kurde śpi, to po cholerę ma mieć, nie? Potem i tak jak będzie ten, jak się obudzi, to jej się da, nie? No i się obudziła akurat, zawsze jak nagrywa się budzi. Dobra, teraz tak. No wiecie co, dobrze, zróbmy to. Zróbmy to porządnie, żeby to wyglądało, nie? No, tutaj też tak trochę. Już ci migus, już ci migus dam zaraz. Wiem, widzę kątem oka, że się na mnie jopisz, nie? Dobrze, teraz tak, tutaj. Musimy zrobić to w taki sposób sobie, o. Już cichotko bądź. No właśnie, teraz tak, jakby to zrobić tak, żeby to się nie pogryzło. O. I zrobimy to chyba taką najprostszą metodą. Nie, poczekajcie, zrobimy to trochę jeszcze lepiej, o. Dobra. Teraz tak, cyk, cyk, no dobra, no już niech tak będzie. I tak ma być tylko praktyczne tutaj,
do tego miejsca, nie? Zresztą tu wątpię i tak, żeby było aż tyle pojazdów. Chociaż... Wiecie co, zrobimy to trochę lepiej. A ja to zrobię w ogóle tak. No, zrobimy to tak, o. Nie musimy teraz, że te śmieciary i całe te wszystkie służby wyjadą tam. No jasne. No jasne, bo kurde, czemu by nie? Wiecie co, ja teraz szukam tego. Więc to nie było tu, tylko tu. Jasne, bo jak żeby inaczej, nie? Oni wszyscy teraz muszą jechać naprawiać tamten świat, nie? To jest też to, nie? To jest też to, kurde, teraz oni będą tam latać wszędzie. Aż myślałem, że zostawiłem to tak hermetycznie, no ale... Niestety nie wszystko da się tak hermetycznie zapakować, nie? Kto to damy tu? Tak, podłączy się, podłączy się, podłączy się. Okej. Buja, dobra. Działa. Jest to już ogromne miasto. Jest to fajne, ogromne miasto. Ale kurde, roboty jest tu jeszcze masa, nie? Jest tu masa roboty. Ale mam nadzieję, że przynajmniej... Jak dodałem tutaj tych wozów, to oni zaczną te troszkę ulepszać tą drogę. A nawet wam powiem więcej, wiecie? Tak, o. Tak. 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 O, zrobimy tak, żeby to wyglądało jeszcze ładnie. Super. No i teraz tutaj zacznie od razu jakiś transport zjeżdżać. Tak, do tego portu. Port huba. No dobra, zobaczymy jak to tutaj zda egzamin. Bo jeżeli teraz centrum będzie całe wypychane tędy, to może być ciekawe. Boom przemysłowy. Boom przemysłowy. No zobaczymy jak ten boom przemysłowy tutaj wyjdzie. Bo my w tej chwili będziemy mieli każdy handel już, nie? Nawet możemy zrobić coś takiego trochę bardziej, powiedzmy, o. Dajmy na to tu. No i tu zrobimy od razu taką odnogę jedną. Prostą, żeby oni od razu wchodzili w tą trasę. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście, nie? O, tu możemy też zrobić coś takiego. Tak na upartego. No. I tak. Bo oni tak jak będą szli, to nie będą szli tylko z... Bo tu będą przerzucać się od razu na prawy pas albo na środkowy. Nie, cała reszta rzeczy potem zostanie ten. Ale najważniejsze dla mnie to, żeby tutaj odciążyć tą trasę, żeby ona tak wychodziła bokiem. Plus pociągi, plus metro, plus wszystko co tu będzie działać. Powinno być dobrze. Tym bardziej, że teraz większość eksportu stąd będzie wchodziła... No, stąd będzie wchodziła tam i to będzie super działało. Powinno przynajmniej działać. Okej, ale moi mili, w tym miejscu dzięki za uwagę do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej.